aktualnie w całym województwie odbywają się spotkania, z tym, że może bardziej widoczne, bardziej hałaśliwa jest kampania prowadzona przez naszych kolegów, czy naszych nie kolegów, a partnerów Solidarności. Dlaczego mówię o tym, o hałaśliwej kampanii? Dlatego, że chyba jesteśmy w tej takiej sytuacji jedynej, że naszych dwóch biskupów, no to, że nie jedynie w kraju, ale nasi obydwaj biskupi zaangażowali się po cichu, dając błogosławieństwo księżom na pomoc tej prowadzonej kampanii. No, wszystko kojarzymy generała Czesława Kiszczaka w mundurze żołnierza wojsk lądowych, ale mało kto pamięta o tym, że on miał również swój epizod z marynarką wojenną. Tak, otóż pomógł mu przypadek. Będąc tam szefem tej komórki kontrwywiadu w ramach szefostwa WSW, wypełniał te swoje obowiązki sumienie, był oceniany w samych superlatywach, ale wiadomo, była taka ścieżka rozwoju dosyć ekstensywna. Przypadkiem była wizyta polskiego okrętu wojennego z wizytą kurtuazyjną w Francji. W latach 60. nawiązywano takie kontakty, też tak zwana dyplomacja wojskowa, z krajami zaprzyjaźnionymi. Francja wówczas była uważana za taki kraj, który wprawdzie jest zachodni, jest kapitalistyczny, jest członkiem NATO, ale jednak prowadzi taką własną politykę odrębną trochę od Stanów Zjednoczonych. To też oczywiście prezydentura generała... Nie wchodził w skład struktur wojskowych natowskich. Prezydentura generała de Gaulle'a, jego wizyta w Polsce. To wszystko skutkowało tym, że wyprawiono w taką wizytą oficjalną do Francji jeden z okrętów wojennych, marynarki wojennej PRL. Co ciekawe, na pokładzie był szef zarządu WSW, marynarki wojennej, który miał dopilnować, aby wizyta przebiegła bez żadnych zakłóceń. Stała się rzecz straszna. Otóż 11 marynarzy zdezerterowało z tegoż okrętu. Uciekli po prostu, wybrali wolność. No, efekt był taki, że odwołano tegoż szefa w natychmiastowym trybie, znaleziono kogoś, kogo uważano, że może tam zaprowadzić porządek, bo w marynarce wojennej źle się dzieje. Trafiono oczywiście na generała Kiszczaka, znaczy no wówczas pułkownika Kiszczaka. On został szefem zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej. Ubrał marynarski mundur. Mamy jego zdjęcie w aktach osobowych w tymże mundurze. Bardzo dobrze się tam na tym stanowisku sprawdził. Podczas ponad 4 lat, kiedy był szefem zarządu WSW, nie uciekł żaden marynarz z polskiego okrętu wojennego. To też świadczyło o tym, w opinii przełożonych, że był osobą, która potrafi na najgorszych, najtrudniejszych odcinkach się sprawdzić. Wraca do zarządu już jako wiceszef Wojskowej Służby Wewnętrznej. Sprawdził się na trudnym odcinku, co się działo w grudniu 1970 roku podczas tego, co się nazywa wydarzeniami grudniowymi, a w czym również wojsko miało swój niebagatelny udział. No tak, jest zastępcą szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej. Szefem WSW jest generał Kufel, osławiony generał Kufel, który nawet dla Jaruzelskiego, który jest już w tym okresie ministrem obrony narodowej, jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Donosy trafiające do Kiszczaka i do Jaruzelskiego świadczyły o tym, że Kufel rozpracowywał ich obu. Byli oficerowie kontrwywiadu, którzy prowadzili swoje gry i próbowali się zabezpieczyć na wszelką ewentualność. Mamy takie dokumenty, z których wynika, że obaj byli przez generała Kufla rozpracowywani. Kiszczak jest bliskim współpracownikiem już w tym okresie Jaruzelskiego. Jaruzelski, przypomnę, minister obrony narodowej. Kiszczak jest takim nieformalnym drugim źródłem informacji, bo oficjalnym źródłem informacji o tym, co się dzieje na wybrzeżu, co się dzieje w wojsku, bo badane są oczywiście nastroje, postawy, kadry, żołnierzy. Wojsko jest skierowane do tłumienia buntu robotniczego. Żołnierze są poddani indoktrynacji politycznej, ale też Wojskowa Służba Wewnętrzna sprawdza, jakie są ich nastroje, czy oni będą gotowi do wykonania każdego rozkazu, łącznie z tym rozkazem najgorszym, który przyszedł w tym momencie, strzelania do robotników. I mimo, że Kufel się spotyka z Jaruzelskim regularnie, raz, dwa razy dziennie, zdaje mu raporty, nieformalną drogą też te informacje trafiają do Jaruzelskiego od Kiszczaka. Nawet to przesilenie grudniowe, wokół którego narosło bardzo dużo mitów, czyli obalenie na biurze politycznym Gomułki, towarzysza Wiesława, pierwszego sekretarza i desygnowanie ówczesnego pierwszego sekretarza KWPZPR w Katowicach, Edwarda Gierka, na stanowisko
pierwszego sekretarza. Też Kiszczak w pewnym momencie w latach 90. w jednym wywiadzie dla Gazety Wyborczej odkrył kartę, że to on był w takiej grupie, która miała tu za zadanie tak doprowadzić do tego rozwiązania, ponieważ było to lepsze niż rozwiązanie siłowe. Była obawa, że w całym kraju wybuchną protesty, podobnie jak na Wybrzeżu. Jaka była w tym prawda? Nie wiemy. Nie mamy oczywiście dokumentów. To jest tylko informacja, którą Kiszczak przekazał potomnym w swoich enuncjacjach już post fact, grubo, grubo post factum. A jak upływa życie Kiszczaka w czasie dekady gierkowskiej przez te 10 lat między 70 a 80 rokiem, kiedy sam Gierek zostaje obalony? No jest dalej tym zastępcą szefa WSW. Tak jak powiedziałem, kufel dzierży twardo służbę wewnętrzną w swoich rękach. Ponownie pojawia się możliwość awansu dla Kiszczaka w roku 72, kiedy to w wywiadzie wojskowym, czyli w zarządzie drugim, następuje seria wpadek, które skutkują tym, że jego szef, generał Jedynak, jest odwołany. Szuka się następcy, kogoś, kto zaprowadzi w wywiadzie wojskowym porządek. No i trafiamy tutaj ponownie na Kiszczaka, który trafia do wywiadu wojskowego jako jego szef z zadaniem uporządkowania pracy, oczyszczenia szeregów i wypełnia to zadanie aż do roku 78. Pomaga mu w 78 ponownie los. Kufel wydawałby się niezatapialny. Podczas polowania postrzelił swojego syna. To jest powód, pretekst dla Jaruzelskiego, żeby odwołać tego znienawidzonego szefa, tego jakby to powiedzieć nadzorcę, który nad nim cały czas wisi jako takie odium, że ten kufel to jest człowiek, który też nadaje nie tylko tutaj, ale też ma takie kontakty u towarzyszy sowieckich, że nie można go odwołać. Twardy dowód, popijawa, polowanie, postrzelenie własnego syna, to przekonało towarzyszy radzieckich. Kiszczak w 78 trafia ponownie do WSW już jako szef, czyli najbliższy, jeden z najbliższych zaufanych Jaruzelskiego jest na takim eksponowanym stanowisku w wojsku i nie tylko, bo w tym okresie Wojskowa Służba Wewnętrzna prowadzi też tak zwaną pracę operacyjną także w środowiskach cywilnych, związanych pośrednio z wojskiem, ale nie tylko. Jest to rok 78. W Polsce wzrasta w siłę opozycja i studencka, i opozycja intelektualna, i Kościół, wybór kardynała Wojtyły na papieża. To wszystko skutkuje tym, że Wojskowa Służba Wewnętrzna ma co robić. Rok 1980 mimo wszystko zaskakuje komunistów do tego stopnia, że godzą się z postulatami robotniczymi. Przez kilkanaście miesięcy trwa karnawał Solidarności, zakończony stanem wojennym. Jednym z jego głównych autorów, jeżeli nie głównym, był właśnie Czesław Kiszczak. Po sierpniu 80 roku Kiszczak dalej jest szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej. Natomiast takim jednym z głównych organów, które przygotowywały plany, bo plany stanu wojennego właściwie rozpoczęto już w sierpniu roku 80 przygotowywać, to planowanie toczyło się w trzech właściwie głównych takich organach władzy, czyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Ministerstwie Obrony Narodowej, tutaj główną rolę odgrywał Sztab Generalny, i w Komitecie Obrony Kraju, który był takim zwornikiem. Tam się to wszystko zgrywano, dostosowywano, dzielono się zadaniami między tymi dwoma resortami siłowymi. Kiszczak jest szefem WSW, a więc odpowiada tylko za stosunkowo wąski wycinek planowania stanu wojennego. Sytuacja się zmienia diametralnie w lipcu roku 81, kiedy pierwszy sekretarz KC Stanisław Kania jest zmuszony, można powiedzieć, do pewnego ustępstwa. Odwołany został ze stanowiska minister spraw wewnętrznych Milewski. Na jego miejsce mianowano właśnie Kiszczaka. To świadczyło też o tym, jak wzrastała rola Jaruzelskiego w tym okresie, że swojego, można powiedzieć, najbliższego współpracownika mianował na to ekspanowane stanowisko w MSW i właściwie już miał kontrolę nad wszystkimi elementami związanymi z planowaniem i przygotowaniem stanu wojennego. I trzeba podkreślić tu jednoznacznie, są na to dokumenty. Kiszczak, przechodząc do MSW,
miał już przekonanie, że stan wojenny jest czymś nieuniknionym, że trzeba go wprowadzić im szybciej, tym lepiej, ponieważ sytuacja będzie się tylko z punktu widzenia władzy pogarszać. Więc on te plany akceptuje, przygotowania do tych planów intensyfikuje i na wszystkich naradach podkreśla konieczność wprowadzenia stanu wojennego. A w stanie wojennym rozpętuje terror nieznany z lat 70. czy 60. Jak się wydaje, tym kryzysowym momentem jest zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, za które odpowiadają bezpośrednio podlegli mu funkcjonariusze. Jak Kiszczakowi udało się w tych okolicznościach ocalić stanowisko? Kiszczak, przychodząc do MSW, był troszeczkę osobą obcą. Był wojskowym, nigdy nie miał do czynienia, nigdy nie służył w organach MSW, więc jakby to powiedzieć, trochę trwało, zanim zbudował swoje grono zaufanych współpracowników. Jedna rzecz mu sprzyjała, ta pryncypialność, że rozwiązanie siłowe jest jedynym rozwiązaniem, które wchodzi w grę w tej sytuacji, która ma miejsce w Polsce, czyli wprowadzenie stanu wojennego siłowe, ogromna skala represji, internowania, areszty, więzienia, no i w końcu morderstwa, zabójstwa, bo mamy przecież chociażby morderstwo 9 górników w kopalni Wujek. Kiszczak dał podwładnym możliwość użycia broni w odpowiednich sytuacji. Komendant wojewódzki MO w Katowicach, generał Gruba, z tej możliwości skorzystał, choć można było to powstrzymać, bo dzień przed morderstwem górników w kopalni Wujek ta grupa specjalna milicji strzelała do górników także w kopalni Manifest Lipcowy. Więc ta informacja dotarła do Warszawy, dotarła do Kiszczaka. Mógł powiedzieć stop. Nie powiedział. Skończyło się to tragedią z Wujka. Więc widać wyraźnie, że ma wspólny język z tymi siłowikami, mówiąc rosyjskiego, z MSW. Jest osobą, która decyduje o skali represji. Jest osobą, która przed sierpniem 82 roku wyraźnie nakazuje siłowe rozbicie demonstracji. To też skutkuje ofiarami śmiertelnymi, bo w całym kraju najwięcej, bo 3 osoby zginęły w 31 sierpnia w Lubinie na Dolnym Śląsku. W związku z tym wyraźnie widać, że nie ma dla niego jakiejkolwiek alternatywy. Ustrój ma być osalony za wszelką cenę. Jaki był udział Kiszczaka i dlaczego właściwie Kiszczak nie padł przy okazji sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy było oczywistym, że to jego podwładni zabili księdza? Jaruzelski miał tak duże zaufanie do Kiszczaka, że postanowił, zawsze uwierzył w jego argumentację, że on został w to manipulowany, że to ci funkcjonariusze Departamentu IV, zajmującego się Kościołem, walką z Kościołem, bądźmy tutaj, jakby to powiedzieć, pryncypialni, wykonali coś, co miało uderzyć, czyli popełnili zbrodnię na księdzu Jerzym Popiełuszce, bo miała to uderzyć i w Jaruzelskiego, i w Kiszczaka, a z poduszczenia sekretarza Milewskiego, czyli tego byłego ministra spraw wewnętrznych, o którym wiadomo było, że jest człowiekiem Moskwy, tu bez dwóch zdań. Każdy wiedział, że ma kontakty z Sowietami i że to miało służyć podgrzaniu atmosfery i tej sytuacji w kraju, która w pewnym momencie z punktu widzenia władz się stabilizowała. Jaruzelski tą argumentację przyjął. Mieliśmy później do czynienia z procesem zabójców księdza Popiełuszki, publicznym procesem, po raz pierwszy właśnie sądzono funkcjonariuszy takich służb w krajach komunistycznych. To był też ewenement na skalę ogólno, powiedzmy, blokową czy ogólnosystemową. Natomiast ewidentnie Kiszczak wiedział, czym się zajmuje Departament IV, wiedział, jakie metody stosują w swoich działaniach funkcjonariusze Departamentu IV, przyzwalał na to. Był to z jego strony taki nacisk, on stosował taką metodę kija i marchewki w stosunkach z Kościołem. Z jednej strony fajnie, rozmawiamy tu z arcybiskupem Dąbrowskim, z księdzem Orszulikiem o stabilizacji, o współpracy, o dążeniu Kościoła i
państwa, czy też władzy do tego, aby w kraju nastroje społeczne w jakiś sposób się uspokajały, ale z drugiej strony mamy ten kij w postaci funkcjonariuszy Departamentu IV, który możemy przyłożyć, jak coś będzie nie tak. To była taka gra stosowana przez komunistów już od lat 60., właściwie od tego słynnego konfliktu o to, kto ma przewodzić narodowi, czy kardynał Stefan Wyszyński, czy Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz, więc był to stały element. Kiszczak się na to godził, że jest ten element, godził się na metody. Czy był zaskoczony tym, że ci funkcjonariusze popełnili zbrodnie? Być może był zaskoczony tym, że on takiego rozkazu nie wydał, prawda? Tak możemy to powiedzieć. Rok wcześniej mieliśmy do czynienia z ohydną prowokacją wobec księdza Jerzego, kiedy to w 83 prowokacja roku... Prowokacja na Chłodnie. Tak, został w wyniku rewizji w jego mieszkaniu znaleziono pociski kaliber 9 mm i został zatrzymany. Więc wiedział, jakimi metodami posługują się funkcjonariusze nie tylko Służby Bezpieczeństwa, ale w tym momencie także prokuratury. Więc ja nie wierzę w te jego tłumaczenia, że to była prowokacja przeciwko niemu. Ja uważam, że był to jeden z następujących po sobie zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Tak, związanych z walką z Kościołem toczoną przez komunistyczne władze. Kiszczak świetnie się odnalazł jako gospodarz Magdalenki w ramach przygotowań Magdalenki, ale również willi Zawrat, bo tam też część rozmów się odbywała i tak naprawdę można powiedzieć, że w trzecią RP przeszedł suchą stopą. No tu jest właśnie problem, ponieważ nic nie wskazuje na to, że rozmowy w Magdalence i tam cała ten szafarz okrągłego stołu miała doprowadzić do zmiany systemowej. Jeszcze po wyborach w czerwcu 1989 roku sam generał Jaruzelski na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, które miało miejsce w lipcu 1989, mówi o tym, że musimy się pogodzić z tym, że opozycja będzie trwałym elementem systemu i musimy to zaakceptować. Więc rozmowy w 1988 roku toczone nie miały w żadnym momencie z punktu widzenia władz takiego charakteru, jak później próbowano im dorobić ideologię już po roku 1989, że to był taki pierwszy element zmiany systemu, w takim cywilizowanym związku. Nie. Była to chęć dokoptowania części opozycji do obozu władzy, żeby tą opozycję też po części zmusić do wzięcia współodpowiedzialności za ten katastrofalny stan gospodarczo-społeczny Polski, bo to nie tylko gospodarka była w tym czasie w upadku, ale też społeczeństwo było w ogromnym zniszczone tym trwającym od stanu wojennego systemem takiego ni to pokoju, ni to wojny z narodem. Wiadomo, że była tylko część opozycji dopuszczona do rozmów okrągłego stołu. Ci panowie się później oczywiście migali, mówili, że my tu chcieliśmy to, tamto. Nieprawda. Próba dokoptowania, ułożenia się, tak jak w 80 roku próbowano zrobić z Solidarnością, żeby ją wkomponować w ten system, tak w rozmowy okrągłego stołu i Magdalenka miała do tego doprowadzić. Kiszczak miał być akuszerem tego, on pociągający za sznurki. Przecież Jaruzelski miał do niego duże zaufanie, powierzył mu te rozmowy jako ministrowi spraw wewnętrznych, to dość interesujące właśnie, jak to świadczyło o tym, że jakie ma znaczenie i Kiszczak, i ten resort w tym systemie władzy. To się po części udało. Wybory, jak wiadomo, roku 89 było ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla władzy, która totalnie nie przewidziała ich wyników i nastrojów społecznych. To jest, można powiedzieć, element samo z tego, że ci rządzący wówczas PRL-u mieli tak małą wiedzę o nastrojach społecznych, chociaż sączona im te informacje były specjalnie filtrowane, były pod kątem tego, co oni chcieli usłyszeć, sączone przez wszystkie ośrodki badania opinii społecznej, nawet przez MSW. Z drugiej strony było to ogromne zaskoczenie też dla opozycji, bo przecież pierwsze reakcje strony Solidarnościowej na wyniki wyborów były takie, o Boże, oni znowu mogą wprowadzić stan wojenny, prawda? Więc to było totalne... I obie strony nie potrafiły wyczuć nastrojów społeczeństwa prawidłowych.
to, że nastąpił później ten przełom, że Kiszczak desygnowany wprawdzie na premiera, ale nie jest w stanie wyłonić rządu, bo jego koalicjanci, czyli przywódcy tych partii takich satelickich, Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, w pewnym momencie próbując ratować się przed kompletnym zatonięciem, rezygnują ze współpracy z PZPR-em, Kiszczak jest zmuszony do rezygnacji z misji tworzenia rządu. Otwiera to drogę do utworzenia tego pierwszego tak zwanego rządu niezależnego, na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki. Oczywiście też z wyboru generała Jaruzelskiego. Wchodzimy w nowy okres w życiu Czesława Kiszczaka. Jemu się udało bardzo dobrze przejść przez trzecią RP. Co prawda został prawomocnie skazany za udział w przestępczej grupie o charakterze zbrojnym, natomiast umarł we własnym łóżku, nie spędziwszy ani dnia w więzieniu, i za grobu jeszcze raz zagrał. Pojawiła się też kostka Lecha Wałęsy, Bolka, kompletna. No. To też świadczy o tym, że nie możemy tego człowieka dzisiaj lekceważyć, jego roli. To był cwany gracz polityczny. On, przygotowując sobie już życie w tak zwanej trzeciej RP, wiedział, że mogą być próby wyjaśnienia niektórych zagadnień. W związku z tym ta ogromna skala niszczenia zbiorów archiwalnych MSW, która była z jego rozkazu. Zresztą o tym, że niszczy się papiery w MSW, wiedziała niemal cały rząd wiedział, łącznie z Tadeuszem Mazowieckim, który dał na to ciche przyzwolenie, nie reagując, bo uważał, że lepiej niech oni zniszczą te papiery, żeby potem już tym papierami nie służyć, nie grać, bo on przyjął tą politykę grubej kreski także w tym momencie. I Kiszczak odchodzi w maju 90 roku ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych już Rzeczpospolitej Polskiej. Wie, że wszystkie najbardziej drażliwe, przynajmniej tak mi się wydaje, że najbardziej drażliwe dokumenty zostały zniszczone, że mu nic nie będzie grozić. Bądź sprywatyzowane, tak jak teczka Wolk. Tak. Parę dokumentów zabrał na pamiątkę. Do tych dokumentów należała też teczka tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Co ciekawe, Kiszczak miał kilkanaście procesów po roku 90. W różnych sprawach był podsądnym, tylko na sam koniec raz udało się go w końcu skazać, a teczka, jakby to powiedzieć, jak pan powiedział, z zagrobu wyszła w sposób groteskowy. Groteskowy, tak, jak z mydlanej opery. Kiedy już wszyscy się pogodzili z tym, że tych dokumentów nie ma, gdzie historycy zajmujący się tym zagadnieniem, głównie Sławek Cęckiewicz, zgromadzili kopie, wertując wszystkie możliwe archiwa, jakieś odpisy. Nagle trafia w ręce historyków kompletna teczka pracy TW Bolek. Teczka pracy i teczka personalna, zachowana w 100%, żadnych ingerencji, żadnych zniszczeń. Kiszczak to zostawił jako, czy on to sobie zostawił jako taką formę ubezpieczenia na życie? Być może. Wiadomo, że w 96 roku napisał list do dyrektora Archiwum Akt Nowych z prośbą o to, aby on przyjął tą teczkę. Prosił dyrektora w tym piśmie o to, aby ta teczka była udostępniona dopiero najwcześniej 5 lat po śmierci Lecha Wałęsy. Pisma nie wysłał, teczka została u niego zachowana i tak jak pan powiedział, wypłynęła już po jego śmierci całkiem niespodziewanie, pokazując nam także, że wiele dokumentów dotyczących historii PRL-u, które wydaje nam się, że albo ich nie ma, albo zostały zniszczone, jeszcze gdzieś może są i jeszcze gdzieś zostaną odkryte i w sposób mniejszy lub większy zmienią nasze widzenie tego okrutnego systemu, który nam zaprowadzono w roku 1944, w roku 1945, i którego jednym z takich głównych eksponentów, wykonawców był Kiszczak. Dziękuję bardzo. Co jest?